Szanowni Państwo, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda. Proszę o zabranie głosu gospodarza dzisiejszego spotkania, burmistrza Brus, pana Witolda Osowskiego. Szanowni Państwo, w imieniu nas wszystkich tutaj zebranych, mieszkańców Pomorza i Kujaw, w imieniu mieszkańców miasta i gminy Brusy, bardzo serdecznie witam prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudę. Panie prezydencie, to dla nas wielki zaszczyt, honor. Jesteśmy bardzo wdzięczni, że przyjął pan prezydent nasze zaproszenie. Cieszymy się, że dzisiaj jest pan z nami. Bardzo serdecznie witam towarzyszącego panu prezydentowi, zastępcę szefa kancelarii, pana ministra Pawła Muchę. Witam bardzo serdecznie wicewojewodę kujawsko-pomorskiego, pana Józefa Ramlała. Witam serdecznie wicewojewodę pomorskiego, pana Mariusza Łuczyka. Szanowni Państwo, witam Was wszystkich dzisiaj, którzy przybyliście na spotkanie z panem prezydentem. Witam wszystkich wolontariuszy, przedstawicieli różnych organizacji, różnych instytucji, harcerzy, przedstawicieli różnych służb mundurowych. Witam wszystkich Państwa, którzy pomagaliście ludziom potrzebującym po nawałnicy, która miała miejsce w sierpniu ubiegłego roku. Państwo jesteście grupą, która reprezentuje jeszcze większą grupę ludzi, którzy pracowali na rzecz osób poszkodowanych. Panie prezydencie, jesteśmy w Brusach, na Pomorzu, na południu Kaszub, ziemi zamorskiej. Jest nam niezmiernie miło gościć pana prezydenta. Panie prezydencie, chciałbym bardzo serdecznie podziękować, że od razu w pierwszych dniach po nawałnicy pan prezydent był z nami, żywo zainteresowany tym, co się wydarzyło. Pan prezydent oddelegował do nas obecnego pana ministra Pawła Muchę, który z nami omawiał problemy, potrzeby, które są w tym właśnie czasie, bezpośrednio, kiedy mieliśmy dużo problemów. Bardzo serdecznie za to dziękuję. Szanowni Państwo, znajdujemy się na przepięknej ziemi, która bardzo ucierpiała. Nasze piękne lasy zostały zniszczone. Zostało zniszczone bardzo wiele budynków mieszkalnych. Zostało zniszczonych dużo budynków gospodarczych. Ucierpieli przedsiębiorcy. To było wielkie przeżycie dla nas. Ale był wielki zryw. Pierwsi byli strażacy, różne służby, które nam pomagały, które przez cały czas były z nami. I do tego do nich dołączyli następnie wolontariusze. Wolontariusze, którzy pracują do dzisiaj, którzy do dzisiaj nas wspierają. Należy powiedzieć, że otrzymaliśmy dużo pomocy. Jesteśmy bardzo za to wdzięczni. Otrzymaliśmy pomoc ze strony państwa. Otrzymaliśmy pomoc ze strony różnych instytucji, fundacji. Pracowali różni ludzie. Otrzymaliśmy wsparcie finansowe. Jesteśmy bardzo za to wdzięczni. Chciałbym dodać, że obecność pana prezydenta na 7 miesięcy po tych wydarzeniach jest dla nas bardzo szczególna.
bo to też jest jednocześnie sygnał, że tutaj jeszcze jest dużo do zrobienia. Pan prezydent chce dzisiaj podziękować wolontariuszom, spotkać się właśnie z państwem. Ale dzięki temu spotkaniu jeszcze na pewno będzie sygnał, że jest wiele ludzi potrzebujących. Bo odbudowa tego naszego pięknego regionu będzie jeszcze trwać latami. Jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia. Ale też spotykamy się w setną rocznicę odzyskania niepodległości. Wtedy odbudowywano Polskę, a my dzisiaj z wielkim zapałem chcemy odbudować to, co utraciliśmy. Dlatego serdecznie dziękuję za to wsparcie panu prezydentowi. Dziękuję wszystkim państwu, którzy nas wspieraliście. Ta obecność daje nam siłę, nadzieję i wiemy, że nie jesteśmy sami. Witamy, panie prezydencie, bardzo serdecznie na naszej ziemi. Proszę o zabranie głosu sołtysa Rydla, pana Łukasza Osowskiego. Szanowny panie prezydencie, panowie wojewodowie, panie burmistrzu, a w szczególności wy, wolontariusze, harcerze, strażacy, którzy w tamtym dramatycznym sierpniu 2017 roku zdawaliście obywatelski egzamin. Dla mnie dzisiejsze spotkanie to kolejna okazja do tego, bym mógł jako sołtys Rydla jeszcze raz wam wszystkim podziękować. Widziałem, jacy wówczas byliście i co zrobiliście. To dla mnie doświadczenie, które będę w sobie nosić do końca życia. To także duma z tego, jakich Polska ma obywateli. Tutaj na dole, gdzie tę Polskę najlepiej widać i gdzie jest ona najbardziej prawdziwa. Dlatego cieszę się, że dzisiaj pan prezydent jest tutaj, by uścisnąć dłonie wszystkim tym, którzy dokonali czegoś, co wydawało się w tamtym trudnym czasie niemożliwe i niewykonalne. Jednostkom ochotniczych straży pożarnych, wolontariuszom i przedstawicielom różnych środowisk harcerskich. Docierali do miejsc, w których stali wystraszeni, bezradni starsi ludzie oraz matki z dziećmi i czekali na ich pomoc. Wtedy właśnie widziałem najlepszą stronę nas, Polaków. Ofiarnie działających razem bez względu na poglądy polityczne czy statut społeczny. To zaangażowanie cichych bohaterów tamtych dni sprawiło, że jako wspólnota lokalna zdaliśmy egzamin. Szanowni Państwo, nie mamy gwarancji, że podobne zdarzenie nigdy nie będzie miało miejsca. Skoro raz już się wydarzyło, to prawdopodobieństwo, że wróci, jest duże. Dlatego ważne, by Państwo i jego służby były w gotowości, a tam, gdzie to jest możliwe, zawczasu zadziałały. My tutaj na dole jesteśmy przygotowani, by być wsparciem państwa w takich sytuacjach. Panie prezydencie, tutaj na sali są najlepsi z najlepszych. Liderzy pomocy, którzy w sytuacji ekstremalnej potrafili podjąć szybkie decyzje i wziąć odpowiedzialność za życie innych. Pozwólcie, szanowni państwo, że jako sołtys Rydla w tym momencie chociaż z imienia podziękuję osobiście takim liderom pomocy, którzy działali w naszym sołectwie. Przemko, Przemku, Julio, bardzo wam za to dziękuję. Tadeusz, mógłbym wymieniać osoby, które były, są i wiem, że zawsze będą przy mnie. Wiem, że zawsze będą pomagały. Z całego serca wam wszystkim bardzo dziękuję. Panie prezydencie, pamiętam naszą długą rozmowę w tamtym trudnym czasie, kiedy relacjonowałem panu sytuację w naszym sołectwie. Dla mnie było to ważne, że mogę poinformować pierwszą osobę w państwie o tym dramacie. Pamiętam, że rozmawialiśmy m.in. o wolontariuszach i mieliśmy wówczas świadomość, jak niezwykle ważne była ich pomoc i zaangażowanie. Dlatego cieszę się, że formuła dzisiejszego spotkania jest właśnie taka, że obok podziękowań wolontariuszom możemy mówić o potrzebie komplementarności ich działań ze służbami państwa. Bo proszę państwa, to co się wówczas wydarzyło dla nas wszystkich, wielkie memento i lekcja, by mieć w sobie pokorę wobec żywiołu, ale również odwagę, by kiedy przychodzi godzina próby, być gotowy się z nim zmierzyć. Jestem bardzo szczęśliwy, widząc tutaj tak wiele osób, z którymi przyszło mi wówczas działać. Dziękuję wam za waszą obecność wówczas, wtedy i teraz. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo serdecznie.
proszę o zabranie głosu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudę. Szanowni panowie wojewodowie, szanowny panie burmistrzu, szanowni państwo sołtysi, szanowni państwo radni, przewodniczący, szanowni państwo komendanci, druhny, druhowie, wszyscy zebrani goście, szanowni państwo. Nie wszyscy wiedzą, że ja tu z państwa ziemią jestem osobiście także związany emocjonalnie, bo mimo że pochodzę z Małopolski, tam się wychowałem, to tu właśnie były ważne chwile mojego dzieciństwa i młodości, moje obozy harcerskie, na które jeździłem, zadania harcerskie, które wykonywałem, między innymi właśnie nad jeziorem Świerewnik koło Rydla, gdzie zdobywałem harcerskie stopnie. Koło miejscowości Męcikał, gdzie byłem na obozie. I tutaj, w tych lasach, gdzie mieliśmy gry terenowe, gdzie odbywały się nasze uroczystości, gdzie w wakacje spędzałem najpiękniejsze momenty tamtych swoich harcerskich dni. Dlatego w jakimś sensie mogę sobie wyobrazić, jaki to jest dla państwa wstrząs, bo dla mnie również to jest wstrząs. Ten widok, który nie zmieni się tutaj przez dziesięciolecie. O tyle będzie trzeba, żeby odrósł las. Będzie inny. Rozmawiałem z panem dyrektorem, z panem nadleśniczym, będzie miał inną strukturę. Może będzie ciekawszy, przynajmniej dla niektórych, choć ja osobiście lubię bardzo Sosnowe. Ale trzeba będzie na to długo czekać. Wiem, że myślicie o tym państwo z wielką obawą. Jaki będzie tutaj klimat? Czy nie zmieni się gospodarka wodna na skutek tego, że tak olbrzymie obszary leśne zniknęły? Czy przyjadą do nas turyści? Czy będą chcieli u nas wypoczywać? Jak będziemy sobie dalej radzili z tym wszystkim? Domy szybko odbudujemy. Zabudowania gospodarskie szybko odbudujemy. Samochody, które straciliśmy, kupi się nowe. Ale nasz krajobraz tak szybko do nas nie wróci. I to jest rzeczywiście straszny wstrząs. Ale ja wierzę w to, że ta tragedia, która dotknęła państwa, która dotknęła rodziny harcerzy z Łodzi, że właśnie są w niej także te elementy, które mogą zostać przekute na dobro. Tak jak wielkie serce pomocy, które okazaliście sobie państwo nawzajem, które okazaliście swoim gościom, harcerzom, do których mieszkańcy z Lotynia przedzierali się przez las, zostawiwszy swoje dzieci. Tuż, tuż po tym strasznym kataklizmie. Kiedy lał jeszcze deszcz, kiedy wiał jeszcze wiatr, przedzierali się przez las. Najpierw biegli łąkami, potem przedzierali się przez las, bo wiedzieli, że tam są harcerze. Zostawili swoje dzieci. Nie bali się. A może nawet się bali, ale wiedzieli, że nie ma większej miłości niż oddać życie za przyjaciół swoich. Chylę przed wami czoła za to, że nie patrząc na siebie, nie patrząc na swoje sprawy, nie patrząc na swoją rodzinę, na swoje gospodarstwo, pobiegliście do remizy, pobiegliście rzucić się na pomoc, pobiegliście służyć innym.
to pokazało, jak wielki jest wasz duch. To pokazało, jak wielki jest duch służby sobie nawzajem i wykonywania tych swoich obowiązków, które się na siebie przyjęło, które właśnie w takich momentach przeżywają rzeczywistą chwilę próby. Co wybiorę? Czy służbę, czy oddanie, czy przysięgę, którą złożyłem, czy własne interesy? Dziękuję wam za to, że umieliście tej przysięgi dotrzymać, tego swojego wielkiego zobowiązania, bo to niezwykle scementowało waszą wspólnotę. Ja wiem o tym, że ta wspólnota naprawdę się wtedy objawiła i w następnych dniach. Ale jestem wdzięczny też wszystkim tym ludziom z całej Polski, a pewnie i z zagranicy, którzy przejęci z serca tu przyjechali, pomagali w tamtych dniach albo wysyłali pomoc. Bardzo często były to wielkie kwoty po to, żeby można było komuś wyremontować dach, po to, żeby można było coś zrobić, ratując czyjąś sytuację. Oczywiście ktoś powie, pojedyncze przypadki, życie się składa z pojedynczych przypadków, a potem widzimy całość. Dziękuję wam wszystkim za tego wielkiego ducha, którego wtedy umieliście pokazać, przede wszystkim za tego wielkiego ducha służby. Służby strażackiej, ochotniczej czy zawodowej, służby harcerskiej, czy po prostu zwykłej służby człowiekowi. Służby policji, wojska, leśników, pracowników lasów, wszystkich tych, którzy tutaj w niestrudzenie, w pocie czoła w tamtych dniach walczyli o to, żeby postarać się przynajmniej trochę przywrócić tutaj normalność. Zwykłe życie, które w jednej chwili zostało zmiecione. Tak, jestem tutaj po 7 miesiącach. Ktoś powie, po 7 miesiącach? Tak, proszę państwa, po 7 miesiącach. I mam nadzieję, że po następnych 7 miesiącach też mi się uda tutaj przyjechać. I po następnych też. Bo czasem to tak jest, że w chwili, kiedy się nieszczęście zdarzy, wszyscy pamiętamy, jest wtedy ten moment wielkiej mobilizacji, ale potem trzeba normalność przywrócić, a u państwa ona będzie przywracana bardzo długo. I dopóki będę protektorem naszych harcerzy ze wszystkich organizacji, to będę do nich apelował, żeby tu przyjeżdżali, choćby na kilka dni, po to, żeby sadzić las. Bo powiedział mi dzisiaj pan dyrektor, że potrzebne jest tysiące ludzi, żeby te miliony drzew zasadzić z powrotem. Będę o to apelował do młodzieży, będę o to apelował do oazy, do wszystkich, którzy są zorganizowani i mogą przyjechać, a także do tych, którzy po prostu chcą tu przyjechać i pomóc. Pobyć chwilę, będę apelował o to, żeby tu przyjeżdżać na wakacje. Po to, żeby być z państwem i żebyście czuli, że to nie jest tak, że nieszczęście się zdarzyło, a teraz zostaliście sami sobie. Nie. Wierzę w to głęboko, że państwo polskie będzie o was dbało. Dzisiaj jedyna prośba, jaka została do mnie skierowana, to była prośba o drogi. Państwo o nic więcej nie prosicie. Tylko ktoś nieśmiało powiedział mi na Zaporze Mylowrze, wie pan, te ciężkie samochody z drzewem rozwalają nam zupełnie drogi. My tych naszych dróg tutaj już niedługo nie będziemy mieli. Rzeczywiście zwróciłem na to uwagę, jak jechaliśmy przez zrujnowany las. Droga asfaltowa całkowicie pokruszona, bo już trwa wywózka tych tysięcy ton drewna, które jedzie do przerobu i już tutaj nie wróci. Może tylko odrosnąć. Ale za ten czas mam nadzieję, że będziecie mogli patrzeć i mimo tego całego nieszczęścia mówić, że wasza okolica jest piękna. Także jeżeli chodzi o infrastrukturę, która, wierzę w to głęboko, zostanie tutaj przywrócona. I bardzo proszę państwa sołtysów, pana burmistrza, macie państwo bezpośredni kontakt z kancelarią prezydenta, czy nawet z prezydentem.
bo rzeczywiście rozmawialiśmy telefonicznie bardzo długo. Po prostu dawajcie znać, jeżeli są jakieś potrzeby. Czasem trudno je dostrzec, czasem trudno się o tym dowiedzieć. Potrzebny jest sygnał. Czasem panowie wojewodowie nawet nie od razu wiedzą, że jakaś potrzeba jest. Chciałbym, żebyście wy dotknięci tym szczególnym kataklizmem pamiętali o tym, że nie jesteście sami. Że jesteśmy z wami, nawet jeżeli mamy bardzo dużo codziennej pracy, a ta gmina jest tylko jedną z wielu tysięcy gmin w Polsce. To jednak dotknęło was wielkie nieszczęście. I państwo powinno o was myśleć szczególnie, z wielu względów. Także ze względu na zrównoważony rozwój, który tutaj się zwinął. Z winy natury. Ale tak się stało i trzeba sobie z tym radzić. Wierzę w to, że będziemy sobie z tym radzili razem. Jeszcze raz państwu z całego serca dziękuję. Dziękuję w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej za to, że byliście i jesteście tacy, jacy jesteście. Dziękuję. Kończymy część oficjalną dzisiejszego spotkania i zapraszamy państwa do wspólnych rozmów. Będzie to doskonała okazja do podzielenia się z panem prezydentem przeżyciami, jakie towarzyszyły nam podczas nawałnicy oraz w trakcie usuwania jej skutków i niesienia pomocy potrzebującym. Ja przynajmniej odebrałem pana pana prezydenta w jego gestach i solidarności z nami. To, co się wydarzyło i naszą tutaj służbiem. A co do obietnicy, co do tutaj już władza państwowa w kontekście rządów, myślę, tutaj jest wybrany, to może wesprzeć nas w odbudowaniu infrastruktury drogowej. Nie chcemy mieć tutaj wspominał pan prezydent. Informacje, jakie uzyskałem, to takie rozmowy już się toczą. Dobra, a teraz drogi. Problem jest na takimi działania, które w tej chwili rząd mają z nami. Ale z drogi. Ucierpiały, żeby te naprawy ruszyły szybciej. Dzięki wielkie, powodzenia, dzwonimy. Thank you.